I jesteśmy na finiszu. Zasada 12 z zasad 12 od studia Walta Disneya, od rysowników, brzmi urok. Zasada 12. Nie chodzi tylko o to, żeby postać była ładna, piękna lub może na odwrót, żeby była brzydalem. Chodzi o to, że jest to odpowiednik w filmie aktorskim tego, co nazwalibyśmy charyzmą bohatera. Jakbym miała zacytować po prostu artykuły z internetu. Postać, która pojawia się na ekranie, nie musi być sympatyczna. Ważne jest, by odbiorca czuł, że postać jest prawdziwa i go może zainteresować. I dzięki temu zaufa tej postaci, uwierzy w tą historię. I na tym polega urok w filmie rysunkowym według rysowników od Walta Disneya. W tym filmiku to już jest tyle, jeśli chodzi o zasady od Walta Disneya. Dobrnęliśmy. Mamy omówione 12 zasad, a teraz tylko przydałoby się je realizować w praktyce, żeby nam się łatwiej rysowało i tworzyło animacje, do czego Was gorąco zachęcam. W kolejnych filmikach z cyklu Justa Animuje opowiem Wam jeszcze troszeczkę o tworzeniu animacji, może i o dźwięku, ale kolejny odcinek to będzie bardzo ważny temat i chciałabym, żebyście również go obejrzeli. Będzie mowa o twórczości, o organizacjach pozarządowych działających w sferze kultury oraz o tym, jak to jest z blisko milionem Polek i Polaków, którzy muszą na co dzień funkcjonować z niepełnosprawnością wzrokową. Jak to jest z artystami, którzy mają właśnie niepełnosprawność wzrokową? Bo kiedy przeglądałam internet, jakoś niespecjalnie znajdowałam informacje o takich twórcach. Na przykład na YouTubie. Wiem dlaczego. Ponieważ jak się ma tego typu niepełnosprawność, to na przykład trudno się nagrywa filmiki i montuje te filmy. Ale o tym i o innych ciekawych rzeczach będzie w kolejnym Justa Animuje. Gorąco Was zachęcam do oglądania tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Bo to jeszcze nie koniec drugiej serii z cyklu Justa Animuje. I przypominam także, że filmy te są realizowane w ramach stypendium Kultura w sieci, programu stypendialnego od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zatem widzimy się jeszcze w kolejnych filmikach, bo to jeszcze nie koniec naszego projektu. Oglądajcie drugą serię Justa Animuje do samego końca. Bo jeszcze będzie coś fajnego i na razie to tyle z mojej strony. Pa! Życzę Wam udanych wakacji, bo jeszcze wakacje trwają. Więc bawcie się dobrze, rysujcie i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa!